Cześć, z tej strony Grzegorz, a to jest seria, w której postaram Wam pokazać, jak w ogóle rozpocząć programowanie. Generalnie tutaj mamy język Lua. Jest to bardzo zbliżony język do takiego języka angielskiego, że tak powiem, dzięki czemu łatwiej będzie nam wejść jakby w ten świat programowania. I będę wykorzystywał tutaj silnik Log2D, który wykorzystuje język Lua. I w połączeniu będziemy mieli silnik graficzny, gdzie będziemy mogli coś ewentualnie na końcu sobie zrobić. Tutaj mamy tutoriale. Wykorzystamy jeden z tych tutoriali i stworzymy coś graficznego. A na samym początku będę chciał pokazać po prostu jakby. Z czego składają się takie języki, no nie? Tak przykładowo właśnie na tym języku Lua. Oczywiście wiadomo, że każdy język jest inny, ma inne różne tam struktury, jakieś inne typy, zmienne. Niektóre nie mają takich bezpośrednich typów. Ale jakby zaczynając od pewnego języka prostszego, później idąc dalej do innych języków, będziemy mogli rozpoznać pewne punkty wspólne, dzięki czemu łatwiej będzie nam nauczyć się czegoś nowego, znając jakby tutaj podstawy tego języka. I oczywiście wiem, że są inne języki, w których można zacząć programować, aczkolwiek jeżeli ktoś zupełnie jest laikiem, że tak powiem, nie ogarnia niczego, nie chce się zgłębiać tak technicznie bardzo, no to jakby ten język jest bardzo przyjemny do rozpoczęcia. Środowisko, w którym będziemy tutaj cokolwiek robić, nazywa się REPL IT. Jest to strona, która zawiera wiele różnych języków dostępnych na już, dzięki czemu możemy szybko coś wykonać na tej stronie, bez potrzeby tworzenia jakichś tam, instalowania jakichś programów na naszym lokalnym komputerze, no nie? Czyli takie pisanie w chmurze, tak zwane. No dobra. Czyli tak, zakładam, że musielibyście stworzyć sobie konto tutaj na tej stronie. Nie jest to jakieś super trudne. Można zalogować się przez Google'a i albo jakieś inne platformy. I generalnie, no i później aktywować link, no nie? Zakładam, że to wykonacie. I wejdziecie tutaj na tą stronę, która jest wyświetlona w tym miejscu. A jeżeli dojdziecie do tego etapu, klikacie New REPL, wpisujecie tutaj Log2D i tutaj możecie wpisać sobie na przykład, nie wiem, pierwsze kroki, czyli First Steps i klikacie Create REPL. W waszym profilu jakby stworzy się ten projekt, do którego możecie wrócić, no nie? Jak sobie tutaj wrócicie na główną stronę REPL. To zobaczycie pewnie, że pojawiły się tutaj ostatnio edytowane First Steps albo My REPLs. Możecie znaleźć First Steps. Czyli ja sobie tutaj wracam do tego projektu. Jak widzicie, po lewej stronie macie pliki, które są dla tego projektu. Macie tutaj jakby miejsce na kod wasz, w którym będziecie wpisywali pewne instrukcje, które będą wykonywane przez komputer, oraz macie tutaj dwa ekrany. Ekran tutaj wyżej jest to ekran odpowiedzialny za wyświetlanie pewnych elementów graficznych, który nasz silnik wyrenderuje, tak? Czyli stworzy jakieś tutaj ikonki, jakieś tam może kwadraty, trójkąty, może coś będzie się ruszało i tak dalej. No i tutaj niżej mamy czystą konsolę, która jakby jest takim surowym miejscem, gdzie komputer tak będzie mógł nam odpowiadać na nasze pewne żądania, no nie? Czyli tu mamy nasze instrukcje i później po wykonaniu, tutaj klikamy Run, po wykonaniu pewnej instrukcji, tak, jak dajemy tutaj komputerowi, komputer nam tutaj odpowie. OK. Mając tutaj ten wstęp, zacznijmy od już praktycznych rzeczy. Czyli generalnie tak, powiedzmy, chcemy się skomunikować z komputerem, no nie? Tak super
Super prosty sposób. Chcę powiedzieć, wyświetl nam to, co my wpiszemy. Nie? I generalnie możemy wiele rzeczy wpisać, żeby coś wpisać tutaj do konsoli, no nie, w tym miejscu, możemy jakby wprowadzić pewną instrukcję. Możemy wykorzystać gotowy element, który nam udostępnia język. Czyli jest tutaj funkcja print i ona przyjmuje jakiś parametr, no nie? Jak widzicie, są tutaj te nawiasy i pomiędzy tymi nawiasami trzeba wpisać jakiś parametr, czyli to, co chcemy przekazać do tej funkcji print, która później nam wyświetli w konsoli jakąś informację, jakiś wynik tego, co tutaj wpisaliśmy. Możemy jakby zacząć od najprostszego i możemy wpisać tutaj jakiś tekst. Tekst tutaj jest w cudzysłowie, zapisany, czyli jak widzicie, macie otwarcie cudzysłowy i zamknięcie cudzysłowia. I teraz tak. Możemy tutaj wpisać cokolwiek. Cześć. Oczywiście tutaj nie będę używał polskich znaków, ponieważ nie jest to jakoś bardzo dobrze wspierane na tej stronie, aczkolwiek no jakby nikogo nie zakaże. No i tak, klikam run. Jak widzimy, tutaj się uruchamia to wszystko ładnie, pięknie. Czekamy chwilę. Jak widzimy na samym dole, konsola napisała cześć. No spoko. No dobra, czy to jest jakiś tekst. W tym tekście możemy pisać cokolwiek chcemy. Klikamy sobie stop, klikamy jeszcze raz run. Jak widzimy, za chwilę pojawi się nam wynik. Czyli widzicie, jakiś tekst, interpretuje to jako tekst, czyli cokolwiek tutaj wpiszemy, to w ten sposób nam ten tekst zwróci. No dobra, a co jeżeli chcemy tutaj wpisać liczbę? No, widzicie, liczbę przyjmuje tutaj ten tekst, no nie? No ale tu jakieś plusy są, ale nic się nie dzieje. No dobra, no to wpiszmy teraz po prostu zwykłą liczbę bez tych cudzysłowi, nie? Bo ten cudzysłów to mówi, że to jest jako tekst, a my chcemy, żeby konsola interpretowała to jako jej liczbę. No nie? Czyli klikam dwójkę, klikam run i zobaczmy, co się stanie. Ok, wyświetliła się dwójka. No dobra, a jakbym chciał tutaj dać a, to co się stanie? Zobaczmy. Czy to zadziała, czy nie zadziała? No jeżeli, jak widzicie, jest error, syntax error, malformed number near to a. To znaczy, że jeżeli chcemy mieć coś takiego zapisanego i to ma być jakaś wartość, to albo musimy dodać tutaj takie cudzysłowia, no nie? Czyli teraz jak sobie tak takie coś wpiszemy, jak widzicie, to zadziała, no nie? Ale bez tych cudzysłowi jakby nie przejdzie dalej, no nie? Jakby nie zaakceptuje nam tego. No bo jakby łączymy dwójkę z literką, no ale jakby co tutaj komputer ma z tym zrobić, no nie? Jakby nie ma sensu. Także jeżeli chcemy łączyć różne cyferki z literkami, to w cudzysłowie. Jeżeli chcemy wykonać jakieś działanie matematyczne, no to możemy tutaj wykorzystywać plus, minus, mnożenie, dzielenie, tak jak tutaj macie na przykładzie, no nie? Takie proste operacje arytmetyczne. No to dobra, zobaczmy, no to te 2 plus 2 wykonajmy, czy tam 2 plus 3 nawet. Uruchomimy i powinien wynik być, jak zakładam, 5. I tak też się stało. No dobra, czyli jakby wiemy, jak zapisać tekst, wiemy, jak tutaj wpisać liczbę, jak może wykonać jakieś proste działanie matematyczne. A co się stanie, jak podzielimy coś przez 0, nie? Raczej, no właśnie, 5 podzielić przez 0. Jestem ciekawy, jaki będzie tutaj wynik. Jak wiadomo, że nie można dzielić przez 0, no nie? Jestem ciekawy, czy komputer sobie poradzi z tym. No i tutaj to zinterpretował jako inf, czyli infinite, czyli nieskończoność. Okej, okay, czyli no ciekawe, nie? Jak to zostało wykonane. No, ale także możecie tutaj
dawać wyzwania komputerowi, jeżeli chodzi o działania matematyczne. No dobra, ale przejdźmy dalej. Jak widzimy, coś tutaj, jakiś x, jakiś równa się 7 jest. Ok. Czyli generalnie, oprócz wyświetlania tutaj w konsoli, możemy też przechowywać pewne liczby, jakieś wartości różne, jakieś ciągi znaków, tak? Jakiś tekst. No, czyli załóżmy tak, w sumie tą funkcję od wyświetlania. I teraz tak, wpiszmy, że chcemy tworzyć jakieś miejsce. Miejsce nazwijmy tutaj place, a może po polsku niech będzie. Miejsce dla tekstu. Napiszę po polsku, żeby było jakby prościej zrozumieć. Ja preferuję jakby pisanie po angielsku, ja tak polecam, ale no, w celach dydaktycznych będziemy pisać po polsku niektóre elementy. Ok, miejsce dla tekstu i do tego miejsca dla tekstu chciałbym tutaj oczywiście wpisać jakiś teraz tekst, bo wiadomo, jak wpisujemy tekst, to muszą być te cudzysłowia. I wpiszmy tajny tekst, no nie? I okej, mamy ten tekst. No to co? Co się stanie, jak teraz stopuję? Uruchomię ponownie, no. My powiedzieliśmy, wpisz ten tekst w to miejsce. Jak widzimy, przy tworzeniu tych miejsc, które przechowują pewne wartości, nie ma tych cudzysłowiów, no nie? Czyli jeżeli jest cudzysłów, to jest pewna informacja. Jeżeli tego cudzysłowia nie ma, jest jakiś tekst, to znaczy, że to jest miejsce, w którym coś przechowujemy. A żeby przechować, musimy użyć jakby tutaj operatora równa się, czyli tego znaku równa się, który mówi do tego miejsca wpisz informację typu tekst, no nie? Jak widzimy, tutaj konsola nam nic nie zwróciła, bo nie powiedzieliśmy komputerowi, żeby wyświetlił tą informację. No ale dobra, no to wpiszmy. Wyświetl konsoli informację, która jest przechowywana w miejscu dla tekstu. Ok? Oczywiście te nazwy mogą być prawie że dowolne. Ale jakby starajmy się tutaj operować na tekście takim standardowym. Dobra, uruchomimy ponownie i zobaczymy, co tutaj konsola nam wyświetli. Jak widzimy, wyświetliła zawartość tego miejsca, które sobie tutaj stworzyliśmy, no nie? Czyli tajny tekst. Możemy takie miejsca tworzyć dowolnej ilości. Możemy teraz stworzyć zachowalnie dla liczby. Tak, możemy sobie nazywać, jakby dowolnie możemy sobie nazywać te miejsca. No i teraz piszmy sobie, możemy trójkę, albo nawet zróbmy lepiej, 3 plus 7, no nie? Czyli to, co mieliśmy wcześniej w tej funkcji print wpisywane, możemy to samo wykonywać, ale jakby bez konieczności wpisywania tego print, no nie? Czyli teraz tak, mamy przechowywalnię dla liczby i do tej przechowywalni, czyli równa się, wpisujemy działania matematyczne, czyli 3 plus 7, no to jest 10. Czyli liczba 10 zostanie tutaj wpisana. No i wyświetlmy tą liczbę. Przechowywalnia dla liczby. A ja tu kliknę stop oczywiście, kliknę jeszcze raz run i zobaczymy, co wyświetli się w konsoli. Ok, jak widać, mamy tajny tekst i liczbę 10. Wow, spoko. Czyli przechowujemy różne informacje, a jakieś działanie możemy też wykonać. Później to działanie przechodzi do tego miejsca, do tego kontenera. Ja to tak nazywam, a jakieś pudełka, box. Jest wiele nazw, ale profesjonalnie mówi się na to zmienna. Czyli jakby zmienna, czyli można tam modyfikować różne wartości. Czyli jak raz wpisaliśmy tutaj w tym przypadku do tej zmiennej jakąś wartość, możemy wykonać na niej jakieś działanie. Możemy powiedzieć dla tej zmiennej, a powiedzmy, wpisz wartość. Taką samą wartość, jaka była dla tej zmiennej,
plus do tej wartości, która jest aktualnie w tym miejscu, przechowalni dla liczb, dodaj jeszcze 5. No nie? Tutaj może schowam, żeby ładnie było, żeby to lepiej wyglądało. I teraz patrzcie. Czyli tak, tu mamy przechowalnię dla liczby 3 plus 7. To jest, jak widzicie, tutaj w konsoli 10. I to zostało wyświetlone. Tutaj wykorzystując tą funkcję print. Ale później powiedziałem, że przypisz do tego miejsca, tak, czyli przypisz, czyli równa się, aktualną wartość, tak, czyli tutaj bierzemy to, co jest aktualnie przechowywane w tej zmiennej i dla tej wartości dodaj jeszcze 5. Ok, czyli tak naprawdę to jest coś w stylu, ja to zrobię tutaj taki komentarz, czyli to jest słaby silnik z tego, co powiem tutaj w Lua. I to jest tak, czyli to jest przechowywanie dla liczby, czyli jakby sobie tutaj o komentarz dam. To jest równe 10 plus 5. No i to jest komentarz. Czyli jakby komputer nie bierze tej linijki pod uwagę. No nie, to jest tylko informacja dla nas. Czyli takie to jest działanie w rzeczywistości. To, co tutaj wpisałem w linii szóstej. No nie? I teraz klikam stop. I co się stanie? No nic się nie stanie nowego, ponieważ nie dodaliśmy funkcji, która wyświetli nam tą wartość nową. Jest tak, jest wartość tajny tekst, jest wartość 3 plus 10, czyli 3 plus 7, czyli 10. I teraz chcemy tą nową wartość, która została tutaj wpisana, wyświetlić. Czyli po prostu mówimy, wyświetl zawartość przechowalni dla liczby. Ok, stop, run. I jest 15, czyli tak oczekiwaliśmy, że ma być. No dobra, ale są jeszcze inne typy, jakby, które mogą być przechowywane. Mogą być wartości prawda, fałsz, czyli mówimy, człowiek ma 6 palców. To jest prawda czy fałsz? No, generalnie, no fałsz, no nie? I taką informację możemy przechowywać sobie w zmiennej, w tym kontenerze. Oczywiście możemy po prostu powiedzieć bezpośrednio, że coś jest prawdziwe albo fałszywe. Możemy mieć jakiś warunek, że no, pod warunkiem, że człowiek ma 5 palców, to może chwytać kubek. Oczywiście kubek można chwytać nawet, no nie wiem, jednym palcem, no nie, ale to już zależy od nas, nie? Jaki warunek tutaj logiczny sobie ustawimy. No dobra, no to zróbmy jakiś przykład może. Tak, możemy powiedzieć, człowiek ma 5 palców, no nie? Ma 5 palców. I możemy po prostu tą informację jakby wprost powiedzieć, że to jest prawda. A nie? Okej, to jest jedna informacja. Jaką jeszcze informację możemy tutaj. A, i możemy ją oczywiście wyświetlić w konsoli. Czyli po prostu print i mówimy, że człowiek ma 5 palców. I w konsoli wyświetli się coś w stylu takiego. Jest po prostu napisane true, czyli prawda po angielsku. Okej. No dobra, no to teraz może coś bardziej skomplikowanego. Możemy teraz zrobić jakiś warunek. Generalnie są różne tutaj takie znaczki, które pozwalają na określenie, czy coś jest większe, mniejsze, równe. I generalnie jest tutaj coś takiego właśnie jak takie znaczki, że wam pokazuję, jakie one są dostępne. One się nazywają tutaj operatory relacji, no, po polsku, tak profesjonalnie. Czyli widzicie, coś jest, można coś przyrównać do czegoś, możemy powiedzieć, że coś jest różne od czegoś, jest coś mniejsze, jest coś większe, jest coś mniejsze bądź równe, czyli to lub to, oraz większe i równe. Większe bądź równe, no nie? Tak, w ten sposób. No i tutaj macie jeszcze operatory logiczne, i lub o, ale to
Będziemy sobie zaraz tutaj sprawdzali. No dobra, to teraz wróćmy może do kodu. Czyli na podstawie tutaj tych znaków wpiszmy sobie jakąś, przechowajmy jakąś nową informację. No na przykład, nie wiem, czy kojarzycie może. Może zróbmy tak najprościej, żeby każdy zrozumiał. Możemy sprawdzić, czy jakaś liczba jest większa od innej liczby. No nie? To jest najprostsze. Od 1 do 10 jakby każdy jest w stanie sobie to wyobrazić. Czyli powiedzmy, czy liczby, czy liczba, dobra, no, czy są większe. Tak sobie. W sumie nazwijmy to miejsce, w którym będziemy przechowywali tą informację. I teraz tak, czy są większe? No i teraz piszmy, co jest większe od czego? A powiedzmy, czy liczba 4 jest większa od liczby 5? Pomyślmy, zastanówmy się, 4. 1, 2, 3, 4 i po czwórce dopiero jest piątka, czyli piątka jest większa od czwórki. Ok? Czyli czwórka nie jest większa od piątki. Czyli to wyrażenie, tak? To jakby ten warunek tutaj, że czwórka musiałaby być większa od piątki, jest fałszywe. To nie jest prawda. Więc jak teraz powiemy w konsoli, wyświetl nam, czy ta informacja, czy to wyrażenie 4 jest większe od 5, jest prawdziwe, czy nie. No, kliknijmy run. Upewnimy się, że to nie jest prawda. Jak widzimy, zwróciło nam false, czyli to nie jest prawda. OK? Spoko. Dobra, wróćmy może sobie dalej. Przejdźmy. Co jeszcze możemy tu wykonywać? Mamy pewne jakieś tablice, czyli możemy przechowywać jakieś zgrupowane wartości, czy ileś elementów, tak? Dwa elementy, trzy elementy, pięć elementów. I to są pewne jakieś tablice. To na razie pominiemy, bo to jest troszeczkę bardziej rozbudowana struktura, ale jakby warto wiedzieć, że coś takiego istnieje, żebyśmy później mogli to wykorzystać. A jak widzicie, mamy też funkcję, czyli właśnie możemy zbierać kilka tych instrukcji do komputera na raz i za pomocą jednej nazwy wywoływać ileś instrukcji jedną po drugim. Tak? Czyli możemy grupować, możemy powiedzieć, dobra, stwórz nam miejsce, w którym zapiszemy jakiś tekst, później do tego tekstu doklej jakąś informację, a na końcu wyświetl tą informację jakąś, no nie? I możemy wtedy też do tej funkcji, tak, przekazywać pewne parametry, dzięki czemu może być ona na tyle uniwersalna, że nie będziemy musieli powtarzać kodu co chwilę. Podam przykład. Usuniemy sobie tutaj to, co mam tutaj do góry. No i stwórzmy sobie. Tu jest generalnie w tym przykładzie mamy funkcję, która jest przypisywana do zmiennej, no nie? Jest to jakby możliwość tego języka. I później można to wywołać sobie w ten sposób. Także jest to dosyć ciekawa opcja. No ale dobra, no to spróbujmy. Czyli stwórzmy sobie. Stwórzmy może tak normalnie funkcję, czyli tutaj mamy przykład pewnie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o silnik. Czyli możemy zrobić funkcja, function. I tutaj możemy powiedzieć, wykonaj działanie, dodaj, o, dodaj. I dajmy dwa parametry, x, y. No nie?
XY zawsze się tutaj tego. And. I teraz powiedzmy wyświetl. Dobra, stwórz informację. Wynik dodawania. Wynik dodawania równa się x plus y. I później możemy zrobić wyświetl wynik dodawania. Ok, spróbujemy zatrzymać, uruchomić ponownie. Ale no właśnie, stworzyliśmy funkcję, ale ta funkcja nie została wykonana, no bo nie powiedzieliśmy, co ma być przekazane do tej funkcji, no nie? Do tego zbioru tych instrukcji. Dlatego powiedzmy sobie tak, dodaj 5 i 10. Ok? Klikamy dodaj. 5 i 10 powinno wyświetlić nam 15. Czy tak się stanie? Jak widzimy, konsola nam wyświetliła 15. No i spoko. No. Generalnie druga możliwość jakby wywołania jakby takiej funkcji jest poprzez stworzenie zmiennej, która będzie przechowywała pewną funkcję. Ja tutaj może skopiuję przykład. Czyli mamy jakąś funkcję. Ona nie ma, jak widzicie, takiej nazwy, no nie, żadnej, do której możemy się odwołać. Tylko jest po prostu powiedziane, że to jest pewna funkcja. Tu mamy nawiasy, w których ewentualnie można sobie dodać jakieś parametry. I tutaj mamy jakby zawartość tej funkcji, no nie? Czyli to jest jedna instrukcja, która mówi wyświetl w konsoli napis hello. No i okej, jak to jakby zrestartujemy sobie, uruchomimy ponownie, to zobaczymy, że jakby samo przypisanie, tak, tej informacji, czyli nasza informacja to jest pewna funkcja, do jakiejś zmiennej foo, jakby nie powoduje niczego, ale dopiero po wpisaniu, jak widzicie, po wywołaniu funkcji, czyli bierzemy tam nazwę zmiennej, tak, przechowującej tą funkcję i dodajemy teraz nawiasy, tak jak teraz zrobimy run, to powinniśmy mieć tak, czyli po wywołaniu pierwszej funkcji powinniśmy mieć 15, a po wywołaniu w ten sposób tej funkcji takiej powinniśmy mieć napisane hello. No i tak się stało. No, jeżeli chodzi jeszcze tutaj, wracając do tej naszej pierwszej funkcji, która przyjmuje jakieś dwie wartości, możemy sobie wpisać jeszcze raz nazwę funkcji i teraz możemy wpisać jakieś inne numerki, no nie? No bo jakby tu mamy stworzone tak informacje, że te x i y mogą być w naszym przypadku dowolną liczbą. No dobra, no to wpiszmy 2.5 i teraz oddzielmy to przecinkiem, no nie? I wpiszmy a 2.5 też, niech będzie. Albo minus 2.5, o, żeby było coś ciekawiej, no nie? Zróbmy run i zobaczmy, co tutaj wyświetli. Powinny się wyświetlić trzy jakieś dane, czy jakieś wyniki informacji. OK? Jak widzimy, mamy dodawanie 5 i 10, czyli 15. Mamy wynik dodawania 2,5. Dodać minus 2,5, to jest 0. I mamy tutaj trzecią informację, która wyświetla nam napis hello. Teraz możecie się tym pobawić, popróbować sobie właśnie stworzyć jakąś funkcję, coś przypisać, jakąś wartość, jakieś, dodać jakieś rzeczy do siebie, odjąć rzeczy. No i tyle, jak na razie, no nie? Mi się wydaje, że następnie pokażę wam już troszeczkę bardziej zaawansowane rzeczy, a zakończymy na takim czymś jak nil values, tak? Czyli na wartościach, które nie mają znaczenia, tak w skrócie. Czyli nie wiadomo, co tam jest, nic ważnego. Czyli usunę sobie to wszystko i pokażę wam, o co mi chodzi. Czyli generalnie, jeżeli piszemy print i jakąś wpiszemy literkę, no nie? Bo myślimy, że to jest jakaś zmienna, no nie? Ale ta do tego miejsca, tak? Czyli mówią, że jest jakieś miejsce F. Tylko jakby do tego miejsca nie wpisaliśmy żadnej wartości.
sensownej, czyli jakiegoś tekstu, jakiejś liczby, jakiegoś działania nie wykonaliśmy. Tak widzimy, zwraca nam coś takiego jak nil. Okay? W innych językach może być to nazywane jako null, czyli jakaś taka pusta wartość, no, nieokreślona, no nie? Dokładnie. No, no i patrzmy, tu mam przykład, że jak mam tutaj wpisane to f, tak? Czyli to jest to jakaś informacja, jakaś liczba na przykład, nawet może być jakaś liczba, no nie? Tak sobie możemy nazwać to miejsce, w którym będziemy coś przechowywali. No dobrze, ale jak mamy jakąś liczbę, ale tam nic nie wpisaliśmy, no to zwraca nam nil. No dobra, no to wypełnijmy to. Jakaś liczba równa się 0,20 na przykład, no nie? I teraz jak powiemy wyświetl jeszcze raz informację, jaka tam jest przechowywana, no to za pierwszym razem będzie to samo, czyli nil, a za drugim razem już po wpisaniu konkretnej wartości zwróciło nam 20. Także jest to no, całkiem fajne, jakby dosyć prosto wyjaśnione. No i tyle. Także widzimy się w następnym odcinku, gdzie pewnie będziemy robili już troszeczkę bardziej skomplikowane rzeczy. Także na razie i hej!